czuję dym! Orety! Co tam się dzieje? Ojej, to Cezary! A Kaja jest w terenie! Jak ją mam zawiadomić? Na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Pożar! Pali się! Pożar! Cezary pali się! A tutaj nikogo nie ma! Lepiej powiem Violi! Nie! Sam to zrobię! Teraz albo nigdy! Śmiało, Brunek, do dzieła! Nie martw się, Cezary! Pomoc już jedzie! Na pomoc! Pali się! Czy ktoś mnie słyszy? Pomóżcie mi, jak się palę! Pomoc! Brunek pędzi na ratunek! Bruno, ja się palę! Dziękuję, Bruno! Jesteś moim bohaterem! Hamulce mi nawaliły i nie mogłem zahamować! Już jest po wszystkim. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Ciuchciaki, z wielką dumą przyznaję wam odznaki ratowników. Hurra! A specjalną odznakę otrzymuje Bruno. O, odznaka za bohaterstwo. Za dzisiejsze uratowanie mnie. Bruno, jesteś bardzo... Hugo się odzywał? Zaczynam się już martwić. Nic o nim nie wiem, ale nic mu nie będzie. A, od razu lepiej. A? To jakiś ptak? A może latawiec? Nie, to jest... Hugo! Kogo nam wiatr przywiał? Mam twoje haczyki. O, bracie. O, Rety, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło nic tak... tak niesamowitego. Brunek rusza na ratunek. A, dobra, kamery gotowe? O, fantastycznie. Wracaj na miejsce i czekaj. Jeśli tak dalej pójdzie, to nic nie zobaczę. Teraz wyrzucę moją specjalną linę. Uważaj. Dalej. Nie, nic z tego nie będzie. Wysiadło mi zasilanie. Nic nie działa. A ja tak chciałem ci pomóc. Gdzie on jest? Jeszcze godzina i będzie za ciemno. Pośpiesz się, super ciuchcio! Pojadę po pomoc. Zaraz! Mam pomysł. Może spróbujemy tego. A? O, mały włos. Brawo!
Muszę przyznać, że masz niezłe oko. Serio? Super ciuchcia bije mi brawo! Jeju! Jeszcze raz. Tym razem ci się uda. Ale numer! Doskonale, ciuchciaku. Trzymaj się, super ciuchcio. Dobrze. Jeszcze trochę. Moje gratulacje! Jesteś wspaniały! Urety! Wilson padnie z wrażenia! A to co? Nic dziwnego, że nie mogłeś latać. Spójrz! Spróbuj teraz! Chodzi jak nowy! Musimy się zrównać z Torem! No staram się! O! Do licha! Właśnie słyszałem, że Kaja zaraz tu będzie. No nie. Jak ja jej powiem, że zgubiłem tych dwoje? Gdzie ich widziałeś? Skup się! W prawo. Nie, w lewo. Na prawo. Na lewo. Na prawo. Nie, w lewo. Nie, w prawo. To znaczy w lewo. Jeszcze tylko odrobinkę. Za daleko. O, w życiu się nam nie uda. Trzeba było słuchać, kiedy Bruno nam powtarzał. Zwolnij, stań, poczekaj. Obróć się, nie zwlekaj. Jasne! Udało się! Ja pojechałem tędy, więc oni pewnie ruszyli tamtędy! Nutka! Łuczek! A jak to się teraz opuszcza? Gdzie byliśmy? Gdzie oni są? Patrz! To Bruno! Nutka, Buczek, wszędzie was szukaliśmy! Zabłądziliśmy, ale twoje szkolenie na obrotnicy to była najlepsza... Najfajniejsza... lekcja na świecie! Musimy się zrównać z Torem! No staram się! O! Do licha! Właśnie słyszałem, że Kaja zaraz tu będzie. No nie. Jak ja jej powiem, że zgubiłem tych dwoje? Gdzie ich widziałeś? Skup się! W prawo. Nie, w lewo. Na prawo. Na lewo. Na prawo. Nie, w lewo. Nie, w prawo. To znaczy w lewo. Jeszcze tylko odrobinkę. Za daleko. O, w życiu się nam nie uda. Trzeba było słuchać, kiedy Bruno nam powtarzał. Zwolnij, stań, poczekaj. Obróć się, nie zwlekaj. Jasne! Udało się! Ja pojechałem tędy, więc oni pewnie ruszyli tamtędy! Nutka! Łuczek! A jak to się teraz opuszcza? Gdzie byliśmy? Gdzie oni są? Patrz! To Bruno! Nutka, Buczek, wszędzie was szukaliśmy! Zabłądziliśmy, ale twoje szkolenie na obrotnicy to była najlepsza... Najfajniejsza... lekcja na świecie! Powiedz, co byś chciała? Więcej motylków! Motylki są owadami, no nie? Chyba tak.
tak. Lustro, lustro, powiedz przecie, kto jest najprzystojniejszy na świecie. O, szkoda. Gotowe! Teraz czas na ciebie. Ciuchciastycznie. Chcę wyglądać jak... gwiazda filmowa. Załatwione. Zamknij oczy. Wow, co tak śmierdzi? O, to ja! Jest! Dzięki! Idziemy się pokazać? Reju! Prawda, że mi z tym do twarzy? Tak. Szkoda, że się nie mogę obejrzeć. Ha, możesz! Zaraz ci pokażę lustro. Zamknijcie oczy. Czeka was niezła niespodzianka. Możecie otworzyć. A! Gwiazda filmowa? Narysowałaś mi brudę! Nie powiedziałaś, z którego filmu ta gwiazda. A ty co mi zrobiłaś? Obie jesteście siebie warte. Zrobiłyście to samo. Wilson ma rację. Tak, naprawdę mi przykro. To nie było zbyt miłe. Wracaj na tor treningowy, Hector. O, Red. Hector, a co ty tutaj robisz? O, tak tylko wpadłem was obejrzeć. Serio? Hurra! No dobrze, Hektorku, a teraz pokaż, co potrafisz. Już się robi. Patrzcie i się uczcie, ciuchciaki. Patrzcie i się uczcie. Niesamowite! O! Aha, jestem najlepszy! Raju! Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego! Ja też tak potrafię! Patrzcie! Wilson, uważaj! Pa, pa, para, para! Ach, to nic trudnego! A niech to! Wilson! O, Rety! Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Uważaj na siebie, pa, pa! O, Red, to wszystko moja wina. Wilson, czemu to zrobiłeś? Nic ci nie jest? Chciałem jeździć tak samo jak Hector, mój bohater. Jaki tam bohater? Popisywałem się, a powinienem był dawać wam dobry przykład. Starałeś się. Wcale nie. Nabrałem niedobrych nawyków. Ale od tej pory będę się starał to zmienić. Dunbar? Tak? Już czas na lekcję. Ej, to moja kwestia, Hektorku. Jeszcze, jeszcze! Uważaj, Bruno, bo się przeładujesz! Spokojnie, jestem naprawdę silny. Klapa zamknięta, możemy ładować. Och, Bruno, został tylko piach. O, przepraszam. Trzymajcie się szerokiej drogi! Hej, zwolnij trochę, Bruno! Nie, to ty przyspiesz, ślimaku! Muszę szybko dojechać do domu! Wilson, to ślimak! Nie słuchałeś, co mówił Dunbar? O czym? Żeby uważać w drodze do domu! Z górki jest trudniej! Jak może być trudniej z górki? Dla mnie to bułka z masłem! Źle go zrozumiałeś! Nieprawda! Na pewno wcale nie słuchałeś! Jak zwykle! Słuchałem! Bruno, proszę cię, zwolnij! Nic się nie ma! Bruno!
Słyszałam, że Wilson i Bruno już wracają z kamieniołomów. Och, to świetnie. Martwiłem się o nich. Zupełnie niepotrzebnie. Bruno, wyrzuć kamienie! Co? Teraz nie mogę! Zaraz, może ja mogę. Horganowi się udało. Nie utrzymam się dłużej w torach! Klapa otwarta! Wilson, co ty robisz? Hamuj na piachu! Co? O, to działa! Udało się! Dzięki, Wilson. Uratowałeś mnie. Udało się. Jak na to wpadłeś? Przypomniałam sobie, co zrobił Morgan, kiedy się poślizgnął. Ale jazda. Ktoś będzie musiał zastąpić Hektora wieczorem. Hej, a może ty, Hugo? Masz całą masę informacji. Wyobraźmy sobie wypadek przy wieżach kontrolnych. Sprawdzę, jak szybko tam dojedziecie. Ruszajmy w drogę! Wilson, żadnych skoków na torach! Parowóz Stary Pit był w tartaku 586 razy, a Iwo przerabia 3 tony odpadków na tydzień, a... Hugo, poprowadzisz program. Wspaniale! To będzie najlepszy quiz ze wszystkich. Świetnie. Panie, panowie i ciuchcie! Oto nasz prowadzący Hugo! Dziękuję, dziękuję. Pora na ciuchciowe quiz! Uwielbiam quizy! Są dwie drużyny, Bruna i Emilii. Kto pierwszy zatrąbi, ten odpowiada. Dobra. Ile lodowych smaków wymyślił mistrz Frostini? 67! Tak jest! Punkt dla ekipy Bruna! Ile sygnalizatorów jest na stacji głównej? Zaraz. Ja myślę... Ja to wiedziałam. No, to będzie 22! Nie, błąd. Wie ktoś? Zaczekaj. 26! Kto pamięta takie rzeczy? A tak, Hugo. W jakim filmie Super Ciuchcia wykonał pierwszy korkociąg w powietrzu? Ja to wiem. Zaraz, tego to ja nie wiem. O, ja wiem! Podniebne przygody Super Ciuchci! Tak jest! Jak dokąd? Ekipa Bruna, 2 punkty? Ekipa Emi? Nie mamy żadnych punktów. Do dzieła, zawodnicy! Dobra, proszę o ciszę. Ile ton metalu przetapia się codziennie w hucie? Wie ktoś? Szybciej, kochani, czas leci. Nie mówiłem? Jedyny taki. Jabłka pewnie zostawiłeś w hotelu. Ojej, podwójne nieszczęście. Przepraszam, Nutko. Ja bym do tego nie dopuściła. Muszę być z przodu. Właśnie, że nie. Przez ciebie mamy same kłopoty. Naprawdę potrafisz zaleźć za skórę. Ach, tak, a ty mi okropnie działasz na nerwy. Wszystko w porządku, ciuchciaki? W najlepszym. Dzięki. Wspaniale. No to ruszam w drogę. Pa, pa! Cześć! Na razie. Ja chcę być z przodu. A właśnie, że ja! Od razu lepiej. Tylko nie myśl, że ci teraz pomogę. Radź sobie sam. Świetnie! Nie potrzebuję twojej pomocy. Buczek jest sam do sztuczek. Bez buczka uda się każda sztuczka. Widzę, że odważyłeś się na radykalną zmianę wyglądu. Jesteś całkiem zielony. Twarzowy kolor. Co? Wielu, jestem zielony! Co teraz zrobimy? Ojej. Nutka i Buczek pomylili kolory. Nie, sam Buczek. Jakby nie odróżniał czerwonego od zielonego. Cóż, to się niektórym ciuchciom zdarza. No co ty? Przecież to dwa różne kolory. Niektórzy nie widzą różnicy, są daltonistami. A ja byłam dla niego niedobra. Nakrzyczałam na niego za coś, na co on nie ma wpływu. Zaczynamy!